Siema, z tej strony wasz ulubiony malarz map, że tak powiem. Dzisiaj zagramy Austro-Węgrami podczas I wojny światowej. Postaramy się coś tutaj ugrać. Może uda nam się ocalić Niemcy i może zrobimy teraz tak, że państwa centralne, czyli Austria, Niemcy, wygrają pierwszą wojnę światową. Po odychaczu tutaj damy sobie populację, ekonomię, badania. No i reszta tutaj w utrzymanie wojska. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Podateczki, towary, inwestycje, badania. Niech się robią. Ile zarabiamy? 7 koła miesięcznie. Całkiem spoko. Naszym celem jest oczywiście tutaj, nie wiem, rozjechać Rosję, trochę, nie wiem, Francję, Anglię, te tematy. Mamy oczywiście sojusz tutaj z Niemcami. Pozbierają mi nieco hajsu. I na start zjadłbym Rumunię, bo czemu nie? Widzę po wysiedleniach, moi drodzy, że dalej oglądacie Age'a. To, no, jakby nie było, mi cieszy. Bo przynajmniej mam jakąś motywację, żeby coś nagrywać i wrzucać i montować. Więc fajno. Dobra. Tyle? Chyba styknie. Rumunia jest 17. Oczywiście możemy wezwać sojusznika, ale nie będziemy tego robić, żeby sobie życia nie utrudniać przy jakichś tam rozmowach. Więc coś tutaj poatakują po 800, 900. Dobra, dobra, dobra. Na początku takie liczby mogą być. Ja już tutaj im tereny zabieram. Ogólnie to chyba na początku postaramy się zrobić jakąś taką dominację na Bokanach, żeby wejść na jakiś top 1, a później właśnie zaczniemy atakować na przykład aliantów. Tam w sumie Ententa to była za pierwszej wojny światowej. No tutaj robimy, jakby nie było, alternatywną jakby historię, bo pewnie jakby Austria by wypowiedziała wojnę tak o Rumunii, to pewnie byłby niezły syf na świecie, jakby się porobiły koalicje. No ale to jest Age, wiadomo. Udało się tutaj, moi drodzy, Rumunię zająć. Proszę bardzo, elegancko. Z Rosją zaczniemy sobie poprawiać relacje, a nie mogę, dobra, ale 3 tury tylko. Bo nie chcę teraz z nimi walczyć, powalczymy z nimi później. I powoli nie wywalam tej armii, bo tutaj widzę, że no Rosja nas nie lubi, Serbia niby też, to wolałbym, żeby nas tutaj nie atakowali. Jak jest możliwość, to poprawiamy relacje, nowe tereny asymilujemy. W sumie jeszcze tutaj z Imperium Osmańskim będziemy poprawiać relacje. O! I moi drodzy, Rosjanie nas zaatakowali, nie sprowokowani, ale na szczęście na razie małymi siłami. No jeszcze tutaj Serbia, o, to nieładnie z ich strony. Na szczęście mam tutaj pieniędzy nieco, więc może jakoś tam się obronimy, no ale sytuacja nie jest fajna. W Rajczyku możemy Niemcy wezwać, ale na razie się wstrzymam. Na razie oczywiście postaramy się Serbów pokonać. Jak pokonamy Serbów, to wtedy dopiero na Rosję coś tam ruszyć. Na razie malutkie jednostki wysyłają i oby tak było, oby to się nie zmieniło. Albo w sumie dawaj tego Niemca. Wezwiemy go na wojnę z Rosją, żeby nam pomógł. No ma tutaj armię na granicy, no to git. Weźmiemy również pożyczkę jakąś, bo się przyda tutaj, żeby obstawić nieco terenów. Tylko są tutaj niezasymilowane jeszcze tereny rumuńskie. Trochę mi się właśnie Serbia może porozlewać, ale myślę, że damy radę ich tutaj zatrzymać. Niemcy się skończyły dołączyć do wojny, więc fajno. Tutaj już serbskie jednostki wyłapujemy. Oj, ale będzie zabawa z tym rozlewem. O, stolica padła. No i Rusy też mi się rozlewają. To niezły początek, że tak powiem, wielkiej wojny. Dobra, Serbię już tutaj gnieciemy, że tak powiem. Oho, zaczyna się, 4000 wojska rosyjskiego. Nie, no tak niekolorowo. Jeszcze ciągle walka tutaj, trochę pieniędzy też nie mam, jest na razie tak średnio. O, 2 koła, kurde, Rusy się budzą, niedobrze. Dobra, nie wiem, czy się uda ten wyłom tutaj już pokonać. No, się odbiłem. O, Niemcy też wysyłają większe jednostki, bardzo dobrze. Dobra, tutaj się udało ich pokonać. Dobra, jakaś tam stabilizacja zaczyna wchodzić. Serbią możemy temat skończyć, a nie, jeszcze tutaj coś mi zajmują, to jeszcze musimy to odbić. A resztę jednostek po prostu na front rzucić. O, kurde, Rusy zaczynają mocno atakować. Dobra, ale Serbię mamy na 100%, to możemy już tutaj wziąć wszystkie ich tereny. Musimy brać pożyczki co chwilę praktycznie, żeby tutaj wzmacniać ten front. Gdzie już tych liczb jest naprawdę mało. No i stara się trochę iść do przodu, chociaż wiadomo, tutaj raczej w tej wojnie będzie ciężko coś zyskać. Chociaż Niemcy tutaj też przesyłają coraz większe siły. Tyle dobrze. Jakby się udało trochę pomniejszyć front, byłoby spoko. Jakkolwiek. No, tutaj na przykład 3 takie prowincje masz i już masz o wiele mniejszy front. Tutaj też do przodu, do przodu, do przodu. Tutaj postarać się wejść obok Krakowa. Nawet możemy trochę się pokusić, przyatakować. Kwestia. Ja bym w sumie starał się kończyć tą wojnę jak najszybciej. Dla Niemca odzyskać te jego tereny. A, nie mogę. Kurde. No to raczej się nie zgodzę na pewno. Chociaż dobra, to jeszcze po prostu będę starał się iść do przodu ciągle. Bo oni sobie w końcu te tereny odbiją, taka jest prawda. Dobra, gdybyśmy mogli tak, nie wiem, pogadać z nimi. Czekaj, czemu Rosja ma tu... Aha, tu ma jakieś tereny niemieckie. Coś takiego? Kurde, nie zgadzają się. No to niestety wojna trochę będzie trwać. To może w tym czasie zacznę poprawiać sobie relacje właśnie. Kurde, z nimi nie mogę. Nie mogę z Francją ani z Wielką Brytanią. Szkoda, szkoda. Musimy tutaj rekrutować wojska i przysyłać na front. No będziemy się starali tutaj pchać naprzód. Widzę, że Niemcy też już tam się ogarniają. Nadchodzimy sobie do Kijowa. Warto, żeby tam Niemcy też im się front nie rozjechał. No ja bym był, kurde, chciałbym kończyć tą wojnę jak najszybciej. Skupić się bardziej na rozwoju. No tak, póki jesteśmy w wojnie, trochę stoimy w miejscu. Poza tym z Rosją wojna zawsze jest ciężka, bo to jest, kurde, ciężko później tak się wejdzie w głąb tej Rosji daleko.
To ciężko z rekrutacją. Dobra, może teraz Rosja pogada. Nie ma. Aha, dobra, Niemcy sobie odzyskali wszystkie tereny. No to spoko, to niech tam biorą co chcą, tylko żeby się zgodzili, błagam. Dobra, widzimy żądania. Zgodzili się. No i rewelacja, dobra. Czyli trochę taki, tak ugryźliśmy coś tam tą Rosję, znaczy ona pierwsza, żeby nie było. To wszystko oni nas zaatakowali, my się tylko broniliśmy. Taka jest prawda, rzeczywistość, jedyna słuszna prawda. Teraz musimy trochę potapować, poasymilować. No trochę tych terenów mamy nowych. Trochę teraz, jak już poasymilujemy, to im poinwestujemy w rozwój naszego kraju. Dąż do wojny przeciwko Szwecji. Odmów, nara. Radźcie sobie sami, Niemcy. Nie mogę teraz jakby pozwolić sobie na wojnę. Muszę tutaj ogarniać tematy. A Rosja z kimś ma wojnę? Z Danią. No to i tak wychodzi już praktycznie Holandia i Wielka Brytania wchodzi. Dobra, 9 punktów, walczy wszystko w utrzymanie wojska i lecimy dalej z rozwojem. O, pierwsze miejsce nam wyszło. To ciekawe, to później badania resztę. No i możemy już trochę z tym sobie już odpuścić i zacząć po prostu gromadzić pieniądze na wojsko. A Włochy tutaj weszły w Imperium Osmańskie. Ojojoj. Dobra, poprawiajmy relacje z Francuzami oraz z Brytyjczykami. I w sumie myślałem nad, żeby podbijać Bałkany, ale tak sobie myślę, ty, jakby się przejść przez Szwajcarię i Francję zająć, to byłoby giga fajne. Zaczynamy, moi drodzy, potężną rekrutację. Wielka mobilizacja za cesarza. Dobra, zobaczmy, jaką armię udało nam się zgromadzić. 94 tysiące. Dobra, na Liechtenstein oczywiście starczy. Odmawiamy ze wszystkim. Już Niemcy nie są nam potrzebne, prawdę mówiąc. Wejdźmy sobie w Liechtenstein. Siema, nara. Podczas wojny z Liechtensteinem jeszcze trochę pieniędzy nam się odłoży, żeby jeszcze coś tam dorekrutować. Teraz wlecimy w Szwajcarię. Szybko tutaj załatwimy. Szwajcarskie banki i zegarki przejmujemy. Okej, okay, tylko no tak teraz patrzę, że mało tej armii mamy w sumie. Pyk, 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 okej, okay, pięknie. Cała Szwajcaria nasza. Teraz oczywiście tutaj jak będziemy walczyć, to trzeba sobie postawić tą armię. Ja bym tutaj nawet jeszcze postawił coś takiego jak wieże obserwacyjne i twierdzę, że jak tutaj pierwsze ataki będą francuskie, to oni będą się o nas rozwijać bardziej, żeby jakieś tam te pierwsze takie najmocniejsze jednostki gdzieś tam się powypalały. I oczywiście trochę poasymilujemy nowo zdobyte tereny, żeby tutaj też móc rekrutować. Czyli Niemcy weszły sobie w tą Szwecję, no to ciekawe, tylko... A, wyspy pewnie jakieś zostały, dlatego nie ma końca. Z Włochami też poprawię relacje, chociaż Włochy się biją z Osmanami, więc raczej nie będą skore do wojny. I tak samo z Rosją, ale z Rosją, że widzę, że po wojnie mamy bardzo dobre relacje. Nie gorzej już mamy z Niemcami. Dobra, to robimy ponownie rekrutację. Teraz może tutaj bardziej coś z Chorwacji, tych terenów takich bałkańskich coś porekrutujemy. Dobra, więc 91 tysięcy tutaj dorzucamy na front. No tutaj widzę, że Francuzi też stoi, 28 tysięcy, całkiem sporo, całkiem sporo. Czekajcie, te twierdze mamy na maksa? A nie, dobra, jeszcze na drugi, tak, tutaj mamy na drugi poziom, więc jest git. No, w sumie 150, ze 160 tysięcy wojska tutaj mamy. Zobaczymy, czy to starczy, moi drodzy, na Francję. Czy ja chcę wzywać mojego sojusznika? Chyba aktualnie nie, niech oni atakują. Zobaczmy, tutaj atakuje 30 tysięcy, ja mam 53 tysiące. No i ogromne straty po stronie francuskiej. Jeszcze Tunezja będzie mnie atakować. Co tu się właśnie desantuje? Wielka Brytania się desantuje na Włochy? To niedobrze. Dobra, ci się tam tracą siły. Mam nadzieję, że tutaj Włochy trochę to ogarną. O właśnie, bo Brytyjczycy zaczną mi tu wchodzić z terenów włoskich. No to trzeba tu jakieś takie delikatne jednostki powystawiać na granicy z Włochami. Dobra, i myślę, że tutaj możemy trochę się już zacząć ruszać, żeby też Francuz nas nie atakował w nieskończoność, bo może być taka sytuacja, bo oni też mają pieniądze. Wtedy może być dosyć ciężkawo. Musimy iść naprzód i zajmować tereny. Zobaczymy też, ile uda się tutaj oczywiście zyskać w tej wojnie, bo raczej będzie ciężko zająć, powiedzmy, całą Francję. O, ale ten Niemiec też atakuje? Ja chyba pomogę tym Włochom nieco. Niech oni mnie wywalą z tych terenów, ale przynajmniej będę miał spokój. Nie muszę im pomagać, ale pomogę. Tutaj już zajmujemy na południu ładnie tereny. Trochę armia mi się rozjeżdża, ale to jest normalne, bo tutaj front tak się poszerza w porównaniu z tym, co było na początku. Ale to już widzę takie po 700 jednostek, po 800, no mało, ale no też Niemcy też dołączył jakby do wojny, co nie? Tylko no wiadomo, nam to jakoś sprytnie idzie, ale to normalne. Jestem ciekawy, czy tutaj gdzieś właśnie będą chcieli się desantować na plecy. I austro-węgierskie jednostki, moi drodzy, wchodzą już do Paryża. O, jest desancik, ale dobra, obronione. Dobra, Niemcy też tutaj wchodzą, dobrze. Paryż upadł, rzecz jasna. Kolejne prowincje nasze, zaczniemy też tutaj już nieco, żeby ta armia się ogarniała do desantu, rzecz jasna. Na Wielką Brytanię. Możemy też starać się tutaj zamykać Niemców, żeby nie zajmowali moich terenów, które ja chcę zdobyć. Takie, co by było, gdyby Austria, a w sumie Austro-Węgry wygrały pierwszą wojnę światową? No sobie ta wojna z Rosją to była taka, że tak powiem, no o Serbię jakby wygraliśmy, co nie? Że jakby Serbię Austria zdobyła i trochę ziem zabrali Niemcy i Austriacy, ale niewiele, bo wojna szybko się skończyła. Rozlewanko, to się nie godzi.
że trochę ogarnąć. Brytyjczycy tu płyną. Te 7 koła aż. Dobra, zobaczmy, co tu się wydarzy. No, z jakieś 5 koła tam zostało. Dobra, tutaj północ już zabezpieczamy i zamykamy, okej. O, i tutaj 9 koła. No, ale dobra, zaraz ich poskładamy. Tutaj 4, tu 12. Ci Brytyjczycy nam tutaj nie zabawią za długo. No, Brytyjczyków już stąd wyrzucamy. Tutaj się rozdzielili, też będzie łatwiej ich pokonać. Wszystkie jednostki tutaj na północ. Dobra, i stąd też Brytyjczyków już wyrzucamy. O, nawet Niemcy załatwiły temat, bardzo fajnie. Ile mi tych wojsk tutaj zostało, to jest pytanie. No niewiele, bo 63 tysiące, ale tutaj jeszcze mam trochę jednostek. Tu jeszcze jest 11 tysięcy. Jeszcze coś mi się tu uda zdążyć porekrutować. Dobra, 118 tysięcy. Zesantujemy się tutaj na wschodni brzeg Anglii. Siema, wejdźmy tutaj. O, Niemcy też się zdesantowały, no to ciekawe, ciekawe. Tylko czy Niemcy się tutaj utrzymają? Dobra, niszczymy. Dobra, to musimy trochę wejść. Spróbujmy wejść na Londyn szybko. Może się uda. Przed Niemcami, dobrze. Londyn jest nasz, tylko tutaj zaczynają się jakieś imprezy robić. Jakiś miszmasz zaczyna. Dobra, tam na Londynie stoimy 10 koła, to spoko, tam jeszcze jest twierdza. No tutaj Niemcy za bardzo nie zabezpieczyły tematów. Dobra, my też musimy tutaj trochę poogarniać, żeby to jakoś wszystko miało ręce i nogi. Bo tutaj widzę, że teraz się zaczynają jakieś desanty, chyba z jakiejś kolonii. Trzeba tak, tutaj 3000, tutaj 3000, po prostu dzielić tą armię. Gdzieś już wejdzie 3,5 tysiąca, to już raczej z tego jakby nie ruszą. Dobra, zobaczmy na razie, jak to się rozwinie. Dobra, tam oczywiście sobie wchodzą, wszyscy fajnie, miło, sympatycznie. No, gdzieniegdzie Brytyjczycy nas wywalają. W sensie takim nie tak łatwo ich przebić. Ale powoli udaje się tutaj tworzyć jakiś front. Najgorszy jest multon tych desantów, co nie? Się ciągle wszędzie gdzieś tutaj desantują. Chcą się przebijać. Dobra, Anglia praktycznie już pada. Już jest bardzo słaba. Już tutaj naprawdę tych jednostek nie ma wiele. My się już ciągle tutaj rozlewamy. I szczerze też bym chyba chciał z nimi zakończyć ten konflikt. Zobaczmy w ogóle, ile jesteśmy w stanie wziąć. I czy w ogóle Niemcy się coś zgodzą. Na pewno tutaj byśmy walczyli o jakieś południe Francji. Jakiś dostęp do Hiszpanii. Nie wiem, czy Austro-Węgry miały jakieś takie, wiecie, zaloty do stworzenia, nie wiem, kolejnego cesarstwa rzymskiego. No raczej Austria by brała te tereny takie francuskie, takie bliskie, gdzie tam jakieś zamorskie tereny. No i na przykład coś takiego, co nie? No ciekawe te Austro-Węgry. O, piękna sprawa, moi drodzy. Nie wiem, czy już nie grałem Austro-Węgrami podczas I wojny światowej, ale jakoś nie będę zwracał uwagę na to. Po prostu będę jakby na nowo nagrywał, czemu nie? Po prostu jeszcze raz gramy. Dobra, trzeba wycofać te jednostki. Czy tutaj Wielka Brytania coś straciła? Nie, Wielka Brytania nic nie straciła. Francja już jest ogryzkiem praktycznie. No ale cóż, takie życie. I tak szczerze, żeby ładnie to wszystko wyglądało, żeby ładne granice, moi drodzy, to ja to widzę jeszcze zjeść Włochy. I wtedy byłoby idealnie. No oczywiście trzeba poasymilować, więc tapujemy. Ja Niemcy coś znowu chcą z tą Szwecją robić. Oni tej Szwecji tam nie zajęli? No zajęli, ale zostały jakieś wysepki. No dobra, dobra. Nie no, my się tam szykujemy na Włochy. No jeszcze cesarstwo rosyjskie. Nie no, odmówimy. Olać Niemca. Oni nas już tak nie lubią. Ciekawe, czy Niemcy dadzą radę na Rucka. To w sumie możemy pooglądać sobie. Ale ja oczywiście, moi drodzy, się szykuję na Włocha. Sobie porekrutuję teraz trochę jednostek. No i dobra. Mamy potężną armię. Na każdą kratkę po kilkanaście tysięcy. Tutaj nas ma 45. Ale trochę porekrutowałem. Więc wysyłamy wojska z każdej strony. Fast attack, kurde, mapa. Postaramy się tutaj Włochów rozjechać. I zaraz zerkniemy, co tam właśnie jeszcze u naszych kolegów Niemców. No, tak stabilnie, Norwegię w ogóle zajmują i tutaj walczą chyba bardziej na północy. Poprawi też relacje z Hiszpanią, żeby nas brać, czego nie zaatakowała. Zajmujemy włoskie miasta, włoskie tereny. Tutaj na razie jakieś małe jednostki dopiero spotykamy. O, 4 koła, okej. Tutaj też 40 się zgromadziło, to trochę to tutaj podzielimy. Tutaj na Wenecję. A, ci chcą na plecy się zdesantować, no dobra. Dobra, są jakieś tam włoskie tereny, te wojska, ale po kilka tysięcy dla nas to jest bez problemu. Kurde, Włosi mi się tu zaczynają rozlewać. Ale dobra, dam radę. Coś tam zawsze wejdzie na plecy, no, nie ma innej opcji. No tak jak święta bez Kevina. Brak rozlewu fejczu. Kurde, no po 13 się nawet rozlewają. Tragedia. A my już Rzym w ogóle zdobyliśmy, nad nie zaważyłem. Dobra, armia do przodu, jak najbardziej. Jak powiedzieć, tam nie będziemy jakichś tam specjalnych wysp zajmować, po prostu zajmujemy tą taką strefę kontynentalną. Jak Włochy chcą gdzieś istnieć, to sobie niech istnieje na jakichś tam wysepkach. Chociaż w normalnym świecie pewnie by tam doszło do jakiegoś przemianowania. Na przykład nie byłyby Włochy, tylko na przykład by została jakaś tam Korsyka i Sardynia i tyle. Pyk, 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 pyk i pyk. I teraz dawaj tutaj. Aha, tu musi się cofnąć, bo tu nie ma portu ani przejścia. Dobra, no i mamy to. No i pięknie, moi drodzy. Teraz to jakoś wygląda. Wielkie i potężne Austro-Węgry praktycznie tutaj zajmują potężną część Europy. Powiedzmy, że Europa została podzielona na Niemcy i na Austrię. Północ jest niemiecka, południe austriackie. Ci się one biją, chociaż Niemcy wydaje mi się, że no mają większe tej możliwości.
no ekonomicznie są 3 razy więksi, jeszcze populacyjnie mają więcej, więc no myślę, że tutaj tak czy inaczej z czasem by tutaj by zwyciężyli. A Grecja bije się z Osmanem, co ciekawe, no ale moi drodzy, udało się. To byłoby, co by było, gdyby Austria wygrała wojnę. Więc dosyć taki, no myślę, fajny scenariusz.